Nagrywa się, tak? Nagrywa się. Siema tego za kanał Koza Sport, witam Was w kolejnym od od odcinku. Kariery, słuchajcie. Dzisiaj będzie więcej spotkań tak naprawdę niż, niż transferów, no bo okienko się właśnie skończyło, ale mam nadzieję, że ci, którzy lubią tę serię nadal będą zadowoleni, bo to jest, tak jak mówię, dodatkowy content dla wszystkich takich, którzy, którzy, którzy po prostu wolą posiedzieć ze mną trochę dłużej czasu i ich to nie denerwuje. Zobaczmy. Tutaj oferty transferowe to nas mało interesuje. I musimy się przygotować na męcz z chęt Z tego co pamiętam, specjalnie tutaj dałem sobie bardziej skład rezerwowy, żeby chłopaki byli gotowi właśnie na spotkanie w lidze, w lidze, w lidze, w lidze, w lidze, w lidze, w lidze mistrzów. Więc mamy to tu. Dajemy sobie fekira tu. Jest czerni, więc czerni musi wystąpić. Jeśli chodzi o środek obrony, to tego sobie zabezpieczyłem, aczkolwiek na razie wygląda to wszystko dosyć, bym powiedział. Tragicznie, to liso jest na lewej ym, stronie obrony, więc zmienimy go z Jurkiem, a Jurka zmienimy z Bedimo. Wydaje mi się, że to ustawienie nie jest najgorsze, aczkolwiek ten Wasław Czerni nie wygląda najlepiej, więc dajmy tego keba Josa. Czy na ławce to ktoś jest? Kogo bym chciał dać? Nie ma nikogo, tak więc to jest skład, którym rozpoczniemy e, to spotkanie. Oczywiście będziemy je symulowali, bo na tym polega ta kariera, że ja symuluję, tak więc puszczamy mecz z chęt. Zobaczymy, jesteśmy gośćmi w Belgii. No ale fajnie by było tutaj cokolwiek cokolwiek ugrać. Rozpoczynamy 6 minut, 10 minut już za nami. E, już kwadrans i nie wydarzyło się nic, ale Kebajos daje nam prowadzenie po raz kolejny nos trenera, słuchajcie. E, bo ten zawodnik, którego ściągnąłem, daje nam prowadzenie, jednak w, e, przegrywa... Znaczy remisujemy już. Bedimo daje nam na 2 do 1. 70 minut, mamy nadal prowadzenie, Bedimo dostaje czerwoną kartkę, więc gramy w dziesiątkę ostatnie 20 minut, ale udaje nam się dowieść ten wynik do końca, więc ja jestem e, bardzo zadowolony z tego, z tego powodu. Dostajemy update, no i oczywiście zawodnik e, zawieszony, słuchajcie, więc możemy sobie lecieć na kolejny mecz z Marsylią tym razem. Mamy też update od Scouta znaczy na temat Miazgi, ale to nas mało interesuje w tym momencie, bo i tak em, go, no i tak Miazgi teraz nie ściągniemy. Tak więc słuchajcie, zwycięskim składem z meczu z podejdziemy do spotkania z Marsylią, em, więc tu nie będę robił zmian, aczkolwiek za dwa dni gramy z kolejne spotkanie i tam trzeba będzie znowu wystawić skład rezerwowy, e, z tego powodu, że będzie tam kolejne spotkanie potem w lidze mistrzów, więc... E, trzeba będzie, jak gdyby, lepiej rotować tym składem. Jak na razie przegrywamy. La Z buduje karnego. Um Titi dostaje czerwoną kartkę i tego meczu już raczej nie wygramy, bo gramy w dziesiątkę całą drugą połowę i nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie tutaj jakoś to wyratować, chociaż jest Nabil Fekir. No i jeszcze mamy 20 minut gry przed nami. Fletcher strzela go Golden Rewali. Czy uda nam się jeszcze dociągnąć do końca ten wynik? Nie. Dwie czerwone kartki u moich obrońców. O mój Boże. O mój Boże, to nie było dobre spotkanie. Słuchajcie, możemy przetrenować naszych zawodników. Na razie myślę, że zostawimy sobie te treningi tak jak są. Wiem, że wielu z Was zgłaszało mi, żebym trenował troszkę innych graczy. Ale ja chcę jak najszybciej potrenować tych najgorszych. Żeby oni złapali jakiśkolwiek poziom. Rashford już wskakuje na 70. Więc Czerni też jest niedaleko tej 70. Więc powinno być spoko. Mamy zawieszonych zawodników oczywiście. No nie ma co się dziwić. No, i teraz będzie trzeba takim drugim garniturem obronnym wyjść, tak? drugim garniturem na to spotkanie. A potem czeka nas mecz z. E, czeka nas mecz z Bordeaux, więc zobaczymy, jak to będzie. Golden State jednak wygrało, tak? Golden State Warriors jednak wygrało. Byłem tego pewny, że wygrają z OKC, i mam nadzieję, że wygrają w finale. Fajna kariera, to bardzo, bardzo mi miło. E, więc słuchajcie, mamy to. Weźmy sobie w tym momencie, zmieńmy tu tych zawodników. Wejdzie oczywiście Diop, chyba to będzie debiut tego młodego zawodnika. No ale zobaczcie, jak to wygląda. Dwóch naszych środkowych obrońców, tę role e, aż, aż po prostu kują w oczy. Aż po prostu kują w oczy. Dajmy sobie tutaj fofane na prawą obronę. Zagrasz poza pozycją, bracie, ale takie życie. Morel tutaj wraca. To liso, absolutnie bez formy, więc wejdzie tutaj Jurek. Ferry zagra sobie na tej pozycji. Trzeba będzie zrobić dużo wzmocnień jeszcze, bo na razie ten skład naprawdę nie wygląda na taki, który może rywalizować w... w walce o najwyższe laury, nawet w lidze francuskiej. Myślę, że drugie miejsce to jest nasz cel na ten sezon, bo z tym składem będzie naprawdę. Naprawdę trudno, słuchajcie. Zobaczymy, jak będzie w tym spotkaniu, które nadchodzi. Nie daje odpocząć lakazetowi, bo ten wygląda jeszcze całkiem świeżo, więc myślę. Że nie będzie głupim pomysłem wystawić go właśnie na mecz z Bastią, która ma fatalną serię, a my gramy jeszcze u siebie, więc niemożliwe jest dla mnie, żebyśmy przegrali to spotkanie już od początku. Zaczynamy strzelanie na Fekir. Daje nam prowadzenie. Gonalą żółta kartka. Strasznie agresywnie gra mój zespół. Kone daje nam prowadzenie na 2-0. Już myślę, że to spokojnie dowiedziemy do końca, ewentualnie podbijając przewagę. Jeszcze Kornet. Tam, co prawda, był rzut kardy dla przeciwnika, ale, znaczy dla rywali, ale zmarnowali Fekir, żółta kartka Jurek Tielmens podwyższa wynik tego spotkania no i byle do końca bez kontuzji, jeszcze gol honorowy dla to mnie nie boli eee, drugi rzut karny, naprawdę mega ostro gra mój skład, fajnie dobre zwycięstwo, wysokie, a przede wszystkim bez żadnej kontuzji, więc to mnie cieszy eee, no i zobaczmy koniec zawieszeń obydwu naszych zawodników eee, Diop zadowolony, że mógł wystąpić spokojnie, będziesz przyszłością tego klubu więc jeszcze się tutaj nagrasz, a my czekamy na mecz z Bordeaux a potem kolejny mecz między, międzynarodowy, znaczy kolejny, kolejny mecz w Pucharach, więc zobaczmy z kim będziemy teraz grali, czy będzie to ktoś z kim mamy szansę, będzie to Borussia Mönchengladbach, no bo to wszystko nam tutaj decyduje o tym jak mamy ustawić ten skład. Na pewno prawe skrzydło sobie zmienimy i tu wskoczy Kornet, Jurek Tielmens jest w formie, więc niech na razie ten środek pola zostanie. E, Obrona oczywiście zmienimy. Co prawda, goście są bez formy, ale wydaje mi się, że powinni sobie dać radę. Dajmy sobie tu Bedimo. Nie wiem, czy wystawianie aż tylu zawodników w tak fatalnej formie jest dobrym pomysłem. Zobaczymy za chwilę. E, KB zmieni zmieni Wacław Czerni, e, żeby mógł sobie odpocząć Hiszpan. No i myślę, że to nie jest złe ustawienie. Damy szansę drągowskiemu. Co prawda, Polak nie jest jak na razie w najlepszej dyspozycji. No ale miejmy nadzieję, że pójdzie nam teraz troszkę lepiej i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Gramy z Bordeaux, gramy z Bordeaux na wyjeździe, więc będzie to dosyć trudne spotkanie. Bordeaux już nie jest taką siłą jaką było kiedyś w rzeczywistości. No i w grze widzieliście przed chwilą trzy porażki z rzędu, więc miejmy nadzieję, że dołożą czwartą. Jak na razie 20 minut gry za nami, no i nic ciekawego się tutaj nie wydarzyło. 30 minut tak samo, ale jest kontuzja u przeciwnika. No na razie na zero, więc to musi być naprawdę wyjątkowo nudne spotkanie godzina gry za nami nic 70 gry za nami nic no panowie, jeden gol po naszej stronie no przyciśnijcie ich, proszę was no niestety, niestety remis bezbramkowy eee... no, nie jestem zadowolony, nie jestem zadowolony z tego spotkania, bo liczyłem na to że uda nam się wyrwać 3 punkty biorąc pod uwagę słabą dyspozycję Bordeaux no ale widzieliście eee, że że poszło jak poszło więc mamy to zrobione, treningi zrobione. No i teraz czeka nas mecz z Borusią. Na szczęście jest troszkę odpoczynku przed tym spotkaniem, więc tak naprawdę my będziemy mogli wyjść tutaj teoretycznie naszą najlepszą jedenastką. Potem, co prawda, dwa dni później, mamy już spotkania ligowe, co mało mnie cieszy. No ale, ale tak to trzeba zrobić. Ale mamy teraz raport od, od scoutów. Pierwszy raport. I czy jest tutaj ktoś, kogo chciałbym zatrzymać? Nieźle wygląda ten pan, więc. Więc wygląda nieźle, ale tak naprawdę nie ma tu nikogo, kogo chciałbym podpisać. 74, ogólnie wszystko poniżej 90. Ehm, ja e, będę odrzucał 68, tym bardziej, no bo bez żartów. 58, tak samo. Tego gościa jeszcze zostawimy, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby miał on szansę znaleźć się w naszym klubie. Belgia, tak samo. Słabo. U, ten wygląda nieźle. No ten pan mi się podoba, słuchajcie. 68 jest minimum jego rozwinięcie się, tak więc podpiszmy sobie tego gracza. Weźmy go oczywiście sobie do szkółki juniorów, a tego obserwujmy dalej. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy ten scouting był, delikatnie mówiąc, słaby. Dobra, jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. Waslawie Czerni, usiądź sobie na ławce. Jak na razie nasz środek pola prezentuje się bardzo dobrze, więc tutaj nie mam zamiaru nic robić. Wszyscy są w formie, a mógłbym tam dać jedynie walbuenek, który jak widzicie nie jest w formie. Weźmy sobie lewą obronę. Tutaj damy zagrać Morelowi. I myślę, że to jest optymalne ustawienie na to spotkanie. Wszyscy, którzy są najlepsi grają, jeszcze tylko Nabil, Fekir. I wydaje mi się, że to nie jest najgorszy... Że to nie jest najgorszy pomysł. Tak więc, słuchajcie, panowie, jesteście gotowi do spotkania. Miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj cokolwiek ugrać. Gramy u siebie, więc nie gramy na zielonym stadionie, gramy u siebie, więc jest szansa tutaj cokolwiek wywalczyć. Fajnie by było kolejne trzy punkty, ale zaczynamy od straty bramki, już w drugiej minucie. Sztindl. strzela dla rywali. No, i nie podoba mi się to zupełnie. Czy Jurek Tjeleman skontuzjowany, ale Lacazette. Daje nam wyrównanie, to jest jedyny plus jak na razie z rzutu karnego, ale Sztyn powraca z drugą bramką w tym meczu. 3-1. Dramat. Yy, musicie poczekać sekundę. Yy, dobra, yy, poczekajcie na sekundę, muszę tylko zmienić kamerę, bo Kasia chce przejść i zaraz yy, lecimy dalej. E, dobra, jestem. Już wracamy i lecimy dalej. Eee, lecimy dalej. Będę musiał zrobić cięcie. Będę musiał pamiętać, żeby to wyciąć. E, dobra. E, więc niestety. Dobra, tak. Więc po krótkim cięciu niestety przegrywamy z Borusią. Glagbach, Stindl dwa gole, jeden gol Rafaela. No niestety Miedrungovs. Kiego na, na bramce? Oj, no to rzeczywiście nie najlepiej się zachowałem. Moja wina, ale Polak też mógł parę wybronić. Też nie wiemy, jak to wyglądało. Dobra. Koniec zawieszenia. Eee... No i czeka nas kolejne spotkanie. Martwi mnie kontuzja oczywiście Jurka Tielmensa, eee, bo. Eee, martwi mnie kontuzja Jurka Tielmensa. Zobaczmy, na ile on wypada. Wypada na 7 dni. W sumie nie jest to problemem, ale zawsze uraz zawodnika nie jest fajny. Tym bardziej, że on był w tej najlepiej y, grającej trójce w naszym zespole y, szkoda, że przegrywamy mecz, macie rację, że to moja wina prawdopodobnie z tym y, z tym Drągowskim zostawionym na ławce, to jest to jest prawda, bia. weźmy go sobie, zmieńmy na Diopa ogrywajmy trochę tego młodego Francuza, bo on jest przyszłością, aczkolwiek Ściągnięcie kolejnego środkowego obrońcy jest dla nas priorytetem w tym odcinku, transferowym, w transferowym, które nadejdzie. Ale jak na razie jesteśmy dopiero na początku tego sezonu. Zostawiłem Jurka na ławce, tak? Tak, więc dajmy sobie korneta. No i możemy lecieć z kolejnymi spotkaniami. Co tutaj będzie? Co tak mało ludzi? Ja wiem, czy mało ludzi? 600 osób to nie jest mało ludzi. Dobra, zobaczmy. Gramy u siebie. Przeciwnik 2 porażki z rzędu. E, 10 minut gry mija. Na razie nic się nie dzieje poza żółtą kartką. Hmm, no ciekawy jestem, słuchajcie, czy uda nam się tutaj wygrać. Bedimo strzela gola. Na razie nieźle, ale od razu tracimy bramkę po 5 minutach. Panowie, ja was proszę, no. Kornet, dobrze, wszedł i strzelił. 70 minuta, jeszcze jedną dołóżcie, chłopaki, będzie ok. Mandy stracił, znaczy czerwona kartka dla niego. No i okej, okay. słuchajcie, wygrywamy 3 do 1, jeszcze Fekir na koniec. Ehm, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Daj zagrać Rashfordowi, słuchajcie, na razie, jak widzicie, tutaj naprawdę ciężkie jest o zwycięstwa. Jak będą mecze na przykład w Pucharze, albo nasi zawodnicy będą naprawdę zmęczeni, to wtedy dam zagrać tym juniorom, juniorom, ale na razie, no musicie zrozumieć, że no, nie możemy ich ogrywać jeszcze, bo chodzi o to, że tu każdy punkt jest naprawdę istotny. Zobaczmy w ogóle... Tabelę. Jesteśmy na drugim miejscu ze stratą jedynie dwóch punktów do Marsylii, z którą z tego co pamiętam przegraliśmy w bezpośrednim starciu. To było jeszcze dzisiaj, więc powinienem to pamiętać, bo to było jakieś 10 minut temu. Eee, więc szkoda, że to nie wyszło, eee, bo byśmy mieli lepszy, lepszy tutaj stosunek. Nie, nie pamiętam, czy przegraliśmy, czy nie. W sumie nie wiem. Dobra, eee, czekajcie, trzeba dać tutaj treningi zawodnikom. Eee, dajmy sobie może kogoś z tych graczy lepszych. Jurek Tielmans, ty byłeś kontuzjowany, więc chyba dlatego wypadłeś. Czemu nie mogę trenować Drągowskiego? A, bo wyjechał. No dobra, to nie mogę trenować Drągowskiego, to bę Drągowskiego będę trenował Dupa w takim razie. E no i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Henry już naprawdę ładnie się rozwija, Rashford tak samo, Garcia też już powoli, powoli łapie doświadczenie. Bardzo mnie to cieszy, no bo to jest przyszłość naszego zespołu, tak? To są goście, którzy naprawdę będą za parę sezonów grali w wyjściowej 11. E, mamy update z Francji, ale to jest coś, co nas nie interesuje. Te sieci skautowskie jakoś strasznie nie przypadły mi do gustu. E, no, i, no i tak naprawdę tyle w tym macie. Teraz gramy z Monako, a następny mecz czeka nas z Zenitem. Ale widzieliście, tam jest parę dni, e, więc, mamy, więc mamy szansę na dobrą sprawę się zregenerować. Na pewno wskoczy do składu Jurek. E, Matie Ewalbuena niech się spróbuje odbudować tutaj, więc zmieńmy go Stoliso e, Nabil Fekir nie zagra w tym meczu, bo... Z, chociaż nie, Kebajos nie zagra w tym meczu, bo zagra w tym spotkaniu Cornet e, z tego to powodu, że. E, z tego to powodu, że chciał zagrać, więc dajmy go. Nie wiem czemu Wacław Czerni jest ciągle zmęczony, serio, to jest, to jest problem, bo ten gościu nie gra już paru spotkań, a ciągle jest wykończony. Ehm, dobra, myślę, że Young Bia może w tym spotkaniu spróbować odbudować formę, mam nadzieję, że tak się stanie, bo potrzebujemy dobrych środkowych obrońców, dwóch tych naszych wyjściowych, e, żeby byli w formie, na, na, razie, na razie średnio to wygląda. Dobra, zobaczmy, gramy z Monaco, gramy na wyjeździe, gramy o 16 i pierwsza bramka wpada od Korneta, chciał wyjść na boisko i od razu strzela gola, bardzo mnie to cieszy, że mu zaufałem. Czy... No, Gonalon, 26 minuta, czerwona kartka, jeszcze by nie wygrali tyle czasu. W dziesiątkę to może się źle skończyć. Ale Fikir strzela gola, przeciwnik też będzie grał teraz. A nie, to my, my graby w gramy w dziewiątkę? Dobra, ale wygrywamy 3-1, okej. Okay. Już nic złego raczej nam się tutaj nie stanie. No, dobra. Słuchajcie, jestem zadowolony, że wygrywamy, aczkolwiek po raz kolejny. Po raz kolejny moi zawodnicy no, dostają czerwone kartki. Nie podoba mi się to. Strasznie dużo powodujemy rzutów karnych i strasznie dużo dostajemy kartek. Ale za to Henry, czy Henry, właściwie, bo to jest Anglik, się rozwija, więc to jest coś, co na pewno niewątpliwie mnie cieszy. Na pewno niewątpliwie brawo, koza. Piękna konstrukcja zdania. No a my szykujemy się już na naszych wschodnich sąsiadów z Zenitu. The last Match. Jesteś zadowolony? Też jestem zadowolony, bo ty rozpocząłeś strzelanie. Czerni ma tylko 34 wytrzymałości Słuchajcie no ja to rozumiem Ale to co on będzie rok odpoczywał po jednym spotkaniu no, panowie eee, Dobra więc mamy to Update from Germany Mnie nie interesuje Interesuje mnie za to mój skład na nadchodzące spotkanie Gonalo bez formy No ale zagrasz w tym meczu Nabil Fekir zostajesz Kornet jesteś w formie więc w sumie niech zagra Um Titi, yy, tak to wygląda tu, czy jest ktoś na ławce, kogo chciałbym dać, weźmy tego Kone wrzućmy tu, żeby był środkowo brońca jakoś lepszy. Mm. Dajmy sobie ciebie tutaj No i możemy lecić dalej, ogólnie w okienku transferowym yy, strasznie. Yy, strasznie chciałbym strasznie chciałbym ściągnąć gościa z Ajaxu Anders Amsterdam, który się nazywa Gedai czy jakoś tak, grałem kiedyś karierę Ajaxu i powiem szczerze, że robi na mnie ogromne wrażenie ten gościu Bo się w ogóle nie męczy I może grać na środkowym obrońcy, prawym obrońcy, lewym obrońcy Środkowym pomocniku i tak dalej Więc jestem zadowolony i jestem jeszcze bardziej zadowolony Że Kornet strzela kolejnego gola Naprawdę, nasz młody Francuz bardzo mi imponuje Dając nam prowadzenie, oby przeciwnik nie wyrównał No panowie, no wyrównał Ale Fekir daje prowadzenie I na wyjeździe, czy wygramy w Rosji Wygrywamy w Rosji 2 do 1. Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. E, więc jest ok. E, jest ok. Mamy to. Mamy to. Bardzo fajnie. E, no niestety. E, Lopez mówi, tak na, na dobrą sprawę, że jest tęskniony za domem. Nie doczytałem, ale wydaje mi się, że to jest ten tekst, w którym on mówi, że jest stę, tęskniony za domem i tak dalej. Powiem tak, sprzedanie Portugalczyka jakoś strasznie nas nie zaboli, jeśli uda nam się ściągnąć jednego bramkarza, który będzie go w stanie jeszcze zastąpić do czasu, kiedy drągowski będzie lepszy. Po prostu, eee, no ale Ale na razie nie mamy tego typu bramkarza, no bo jednak jak widzieliście, drągowski jeszcze nie jest takiego formatu, żebyśmy mogli uznać go za kogoś, kto jest w stanie wychodzić w podstawowej jedenastce. Dobra, Kornet, odpoczniesz sobie. Ktoś napisał, że Mdaula Kazeta na prawe skrzydło i może rzeczywiście damy go na ten mecz na prawe skrzydło, a tu damy zagrać Rashfordowi. Niech młody Anglik zadebiutuje, jestem ciekawy jak sobie poradzi. Poza tym nie jest ten skład wcale osłabiony, więc myślę, że powinniśmy wygrać w tym meczu może nie bez większych problemów. Ale gramy u siebie, gramy z Tuluzą, więc to spotkanie nie powinno być najbardziej wyczerpujące. Eee, ze wszystkich, które są przed nami, powinniśmy sobie poradzić. Tym bardziej, że jest kontuzja na samym początku przeciwnika, ale też Ben Benjeder strzela nam bramkę. To Liso dostaje żółtą kartkę. Ale Wacław Czernik, który chciał zagrać w spotkaniu, strzela gola i to mnie cieszy. Eee, druga połowa już. No panowie, jeszcze jedna brameczka i będzie ok. Jest Kornet. niesamowita forma Francuza, naprawdę. No i i i. I wygrywamy spotkanie 2 do 1 bardzo dobrze. Eee, bardzo, bardzo mnie to cieszy, wygrywamy. Eee, weźmy sobie oczywiście, przesymulujmy teraz e, treningi naszych graczy Rashford rozwinął się do 71. Słuchajcie, gramy teraz e, w pucharze krajowym. No i tutaj stoję przed jednym wyzwaniem. Czy zagrać tutaj naprawdę? E, czy zagrać tutaj naprawdę gośćmi, którzy są młodzi dać im po prostu popykać? E, no, czy, czy, też, czy też postawić jednak na lepszy skład? Gramy na wyjeździe. Dobra, zaryzykujemy chyba. Zaryzykujemy. Oczywiście koniec zawieszenia. Zadowolony Wacław Czerni. Chciałbym go wystawić na to spotkanie, ale zobaczcie. No, jeden mecz i gościu zdycha. Więc tu wskoczy Kebajos. Mm, tu zostanie Rashford. Tu wskoczy Nabil Fekir. Um, tu wskoczy sobie Fofana. Tu wskoczy sobie. Darder. Czy mamy gości, których chciałbym tutaj dać jeszcze? E, mamy Garcia. W sumie damy sobie Hiszpana tu. Za Dardera nie. Za fofanego go sobie dajmy. E, więc weźmy go. Widzę, że chcecie, żebym zagrał młodymi. Chat, chce, żebym zagrał młodymi, to zagramy młodymi. Znaczy tutaj nie znaczy, że nie pojawi się nikt z wyjściowego składu, bo to byłoby bez sensu. Ale na przykład Drągowski może zagrać w tym spotkaniu. E, Umtiti jest w niezłej formie, więc będzie asekurował młodego Diopa, który wyjdzie na ten mecz tutaj możemy sobie dać Fofany, który ostatnio zbyt często nie grywa, Bedimo zamieni się z Henrym, żeby ten mógł się wreszcie ograć i myślę, że ten skład powinien sobie poradzić, słuchajcie, myślę, że ten skład powinien sobie poradzić z z tymi przeciwnikami, myślę, że to jest w ogóle druga liga francuska, jeśli to jest ekstra ekstraklasowy zespół, jeśli chodzi o ekstraklasę fran francuską, no to, to przepraszam ale wydaje mi się, że to jest druga liga Zobaczymy, czy sobie z nimi poradzi mój odmłodzony mocno skład. Jak na razie pół godziny gry za nami i nie wydarzyło się nic, chociaż Rashford strzela swojego debiutanskiego gola w 31 minucie. Co mnie cieszy. I ucieszę się, jeśli nawet dowiedziemy to jednobramkowe do prowadzenie do końca. Dużo zmian. No i remis. Nie podoba mi się to, panowie. Darder, dobrze. I okej. Okay. 2 do 1. Takie zwycięstwo jestem w stanie. Zaakceptować i bardzo mnie to cieszy. Kup do tej kariery lewego. Po pierwsze, nie będzie mnie stać, a po drugie, eee, nie na tym polega ta kariera. Tutaj chcę podejść do tego troszkę inaczej. Może byśmy ściągnęli kogoś typu lewy, jeśli będzie mu się kontr kończył kontrakt, więc zapolujemy na takich graczy, a na razie polujemy na juniorów. No i ten naprawdę wygląda bardzo obiecująco. Tak samo. Ten wygląda nieźle. Nie wygląda tak mega jak tamten, ale wygląda nieźle, więc zostawimy go sobie jeszcze. Tego obserwujemy cały czas. Uj, jeszcze jest ten. Ok. E, tego nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy, jednak tego 17-latka zostawimy, a tego, tego też yy, odrzucimy. E, I słuchajcie, poczekamy sobie na. Znaczy, jeszcze sprawdzimy sobie jeszcze jeden. Wow. wow, ten gościu wyglądał znakomicie. Reszta wygląda solidnie, więc oni jeszcze niech się tutaj porozwijają chwilę. Oni niech jeszcze sobie tutaj posiedzą w tym scoutingu. No a to wyglądało naprawdę Naprawdę fajnie słuchajcie. Tak więc, tak. Eee, no, nie, tutaj nie wyjdziemy tym składem na to spotkanie, nie ma szans. Dajmy walbuenę na lewe skrzydło. Może to jest pomysł. La na napad. Eee, no, środek pola, tutaj wrócimy do naszego standardowego, bardziej ustawienia. Dajmy sobie tutaj Tuliso, Ndiop z Yangą biją się zmieni. Rafael zostanie, jesteś w formie, to, bracie to, graj. Lewa strona Bedimo. No i tutaj powróci Lopez. Eee, oczywiście Kebajos, odpocznij sobie. E, chociaż nie, bo nie będziemy mieli wtedy żadnych zmian takich sensowniejszych, ofensywnych. Jedyne co to Wacław Czerni usiądzie na ławeczce, a reszta składu jest gotowa. No i zobaczymy, czy sobie poradzą z zespołem, którego nazwy nie jestem w stanie trochę wymówić. Więc nie będę nawet próbował, żeby nie było, że mówię, że źle mówię. Gramy na wyjeździe, więc to jest utrudnienie na pewno duże, lokowanie produktu. Tak trzymam do nikt nie widzi, bo butelka wcale nie sugeruje, co jest, eee, kto jest producentem. Ja tu sobie piję, a chłopaki ich rozpują 3 do 0. Oczywiście tradycyjna czerwona karteczka. Eee, oczywiście tradycyjna czerwona karteczka dla jednego z naszych zawodników, ale chyba musimy się do tego przysprzeczaić, że stajemy się takim francuskim atletikowo bo gramy dosyć ostro słuchajcie, to co mi się podoba to ten obrazek tutaj, który sugeruje że tak naprawdę jeśli chodzi o rozgrywki ligomistrzowe, nie powinno nam się nic stać i mamy szansę e, już właściwie gwarancję wyjścia z grupy, co bardzo mnie cieszy, bo to jest hajs, który nam przyjdzie e, i też spełnione chyba oczekiwania zarządu, więc, więc to jest e, więc to jest fajna sprawa, Diop awansuje i Henry awansuje, więc to jest bardzo fajna sprawa czy ja powiedziałem trzy razy bardzo fajna sprawa w ciągu jednego zdania? Tam, dobra. Eee, gramy z Borusią, ale najpierw przeczytajmy... Na, eee, przeczytajmy... wiadomości. Tutaj jest raport, a tutaj jest niezadowolony Kalulu. Nie wiem, czy masz przyszłość w tym zespole, ziomek. Nie, nie pytaj. Nie, nie pytaj. Nie wiem, czy masz przyszłość w tym zespole. Jak na razie nasza przyszłość to jest nadchodzące spotkanie. No i update z Francji, który przyszedł. No, to nie jest nasza przyszłość, ale dobra. Skład wygląda dobrze. Jeśli chodzi o formę to wygląda wręcz genialnie. Wiem, że nie wszyscy są w najwyższej dyspozycji jeśli chodzi o kondycję. Więc tu damy sobie Kebajosa, który jest po prostu w lepszej formie. Niech zagra Walbuena. Czy jest ktoś jeszcze? To Kto tutaj... Dobra, więc nie wszyscy, są, nie, nie wszyscy mają pełną kondycję, ale yy, widzę, że chłopaki są. Widzę, że chłopaki są naprawdę w dobrej formie, więc nie chcę tam zbyt wiele grzebać. Wygraliśmy yy, Zenitem, z Zenitem w tej grupie, więc wygrana z Borusią bardzo by nas ustawiła, a my strzelamy tym razem Gola na samym początku, tak jak ostatnio Stindl, tak teraz Walbłyna, więc to jest super sprawa. No i na razie po pierwszej połowie, poza kontuzją, która może się okazać dla nas tragiczna w dalszej sezonie, jest okej, okay. słuchajcie, jest okej. Okay. Nawet nie ma czerwonej kartki. Nawet nie ma czerwonej kartki i jest prowadzenie po naszej stronie. Czy dowieziemy to? Dowieście, panowie, no dowieście. 2-0, słuchajcie. 2-0 wygrywamy. Fekir i Valbuena stają się bohaterami tego spotkania. Bardzo mi się to podoba. Tylko teraz to, co najważniejsze na ile wypada z gry. MBA 7 dni, 7 days, dobrze, dobrze, 7 days może być, eee, bo bałem się, że to będzie większy uraz. W tym momencie, słuchajcie, możemy tak naprawdę dawać grać rezerwowym w Lidze Mistrzów i tak też będę robił. Mamy awans, eee, więc na Zenit i na... Na Zenit i na Hand, bo chyba tam był jeszcze Hand, Wyjdzie taki bardziej rezerwowy skład, więc myślę, że to jest spoko opcja. Oczywiście Mbija sobie odpoczniesz w tym momencie. Diop tutaj Ciebie zastąpi. Myślę, że Morel da sobie radę. Chyba, że mamy Fofanę tutaj gdzieś. Wejdź Fofana, pograj sobie w tym meczu. Wszyscy zadowoleni, wszyscy super, ekstra. Więc możemy rozgrywać to spotkanie. No i... Lecimy, gramy u siebie, gramy z saint -Etienne. Nie jest to najgorszy zespół oczywiście, ale my e, jesteśmy gospodarzami. Chociaż trzy zwycięstwa ze trzema strzelonymi golami troszeczkę mogą niepokoić. Przepraszam, że uderzyłem w biurko. E, Nawal Buena uderzył w stronę bram rywala i zdobył gola w szóstej minucie, ale niestety mamy wyrównanie. Hmm, no i... Pogba strzeli, znaczy wszedł. Pan ne, ne tan, a, Nie wiem jak się nazywa, strzelił nam gola i czyżby on nas pogrążył? Tak, przegrywamy mecz u siebie. Dawno nie mieliśmy porażki w meczu ligowym. E, mimo to jesteśmy na czele tabeli, co mi się bardzo podoba. I zatrważająco nisko jest PSG, słuchajcie. E, bo zaraz to będzie widać, a na razie skupmy się na treningach. Fajnie się wszyscy rozwijają, to mi się podoba. E, bo, już w przyszłym sezonie, myślę, że część z tych gości może być podstawowymi graczami. Zobaczcie, PS, że jest piąta, aczkolwiek teraz widzę dopiero, że tak naprawdę pomiędzy szóstym a pierwszym miejscem są trzy punkty różnicy. Więc, e, też nie ma co tutaj aż tak, mm, aż tak panikować. Medimo już wraca do jedenastki, Medimo wraca już, może wrócić do jedenastki. Tymczasem, mamy dużo, em, dużo wolnego czasu. Znaczy, no jest przerwa reprezentacyjna zapewne. Co mnie cieszy, bo zdąży się zagoić Yanga, yy, zdąży się zregenerować nawet Czerni w tym czasie. Więc to jest spoko sprawa. Zatrzymajmy, żeby zrobić tutaj yy, treningi, panom. No, no, dziękuję. I czeka nas mecz z wiceliderem. Hmm, więc zobaczymy, czy uda nam się zwyciężyć w tym spotkaniu. Jestem na przykład Benarfa. Fajnie by było wyciągnąć tego Benarfa ben na kontrakcie, yy, żeby nie płacić za niego, bo myślę, że to był był mi do byłby dobry dodatek do naszego zespołu. E, tymczasem dostajemy update e, International Manager Offer, czyli coś, co mnie zupełnie nie interesuje, e, bo nie zamierzam tutaj chyba prowadzić kariery żadnym, żadną reprezentacją. E, no i mamy dwie wiadomości. Czy któraś mnie interesuje? Żadna z nich mnie nie interesuje. Więc zobaczmy. E, skład wygląda na gotowy. E, tylko, że tak: Thielman's jest w formie, więc wejdzie. Ferry jest form, w formie, więc wejdzie. Cornet jest w formie, więc wejdzie. Eee... Bedimo jest w formie, więc wejdzie. Young jest w formie, więc wejdzie. No, więc ten skład wygląda już teraz fajnie. Eee, czy w przyszłości będę chciał jakąś kadrę prowadzić? No przed chwilą mówiłem, że nie będę chciał, ale jest opóźnienie na streamie, więc rozumiem. Eee, raczej raczej nie będę chciał. Mm, dobra, zobaczmy. Eee Gramy z Niceą. Gramy na wyjeździe, więc spotkanie jest dosyć trudne. Jak wiemy, nasi przeciwnicy są w niezłej formie. No i tracimy gola od Hulta w 21. minucie. No ale jeszcze troszkę czasu, żeby odrobić. Kliknąłem trójkąt przez przypadek. Nic to oczywiście nie zmieniło. Miałby się ten mecz skończyć tak, to by się tak skończył i się skończył, że przegrywamy 2 do 0, druga porażka z rzędu w lidze, więc nie jest to zbyt dobra informacja. Eee, nie podoba mi się to zupełnie, no ale teraz przychodzi czas meczów w Lidze Mistrzów i tutaj tak jak mówię zagramy sobie składem juniorskim tak naprawdę, bo spójrzcie tylko na tabelę ligową, mamy 9 punktów gramy z chęt najsłabszym ewidentnie zespołem więc to spotkanie możemy sobie odpuścić, jeśli tutaj zapunktujemy a Zenit nie wygra z Borussią, która jest faworytem w tamtym spotkaniu, to na dobrą sprawę my już jesteśmy jesteśmy po awansie Niestety widzę, że mamy kontuzję Fekira dwumiesięczną i to jest coś, co mi się absolutnie e, nie podoba. Czemu nie trenuje Drągowskiego? A, bo Drągowski wypadł przez to, że wtedy pojechał na reprezentację, e, więc trzeba będzie go wrzucić znowu do treningu. W tym czasie e, Kebajos wróci do reprezent do jedenastki, e, Darder wyjdzie na ten mecz. Czekajcie, bo ja miałem grać juniorami, a coś tutaj mieszam. Wejdzie sobie Rashford, e, Kebajos jest w zasadzie juniorem, więc niech zagra. Tutaj sobie wskoczy ten nasz hiszpański zawodnik o imieniu García. Tak jest. Zagramy rezerwowymi obrońcami. Zagramy drągowskim. Zagramy toliso tutaj. Cornet. Czy ty możesz być napastnikiem? możesz być, no to, w... ale mamy Rashforda. hmm to może zróbmy tak, troszkę eksperymentalnie do tego podejdziemy, bo chciałbym dać, chociaż nie, no kebajos, chciałbym dać Wacława Czernego jeszcze, ale on jest ewidentnie tylko left wingiem, nie? a czy ty jesteś CEM? jesteś dobra, więc skakujesz w takim razie za Feriego, tu Wacław yy, Czerni E, damy sobie dobrą ławkę rezerwowych, żeby chłopaki jak coś mogli wejść i tutaj naprawić. Więc wydaje mi się, że to jest niezłe rozwiązanie. Młodzi pograją, nabiją się morale. W sumie jeszcze Fofanę bym tu gdzieś rzucił za Bedimo może, e, bo ten dawno nie grał. Więc młodzi pograją, nabiją się morale, a my myślę, że możemy być raczej spokojni o to spotkanie. E, więc tak, trzymamy kciuki oczywiście za, za nasz zespół. Ale także trzymamy zespół, kciuki za Borusję, bo oni mogą być pierwsi. Mnie to nie zaboli. A chciałbym tutaj móc w zenicie zagrać juniorami po raz kolejny, bo to zawsze jest dla nich doświadczenie, więc byłoby spoko. Tymczasem gramy u siebie z Belgami. Gdybyśmy wygrali, byłbym bardzo szczęśliwy, ale też bardzo zaskoczony. To chciałem powiedzieć. Jak na razie przegrywamy 1 do 0. Ale jeszcze jest godzina gry przed nami, więc liczę na to, że chłopaki tutaj się zepną i że będą głodni gry, no bo na ich miejscu chciałbym się wykazać. Rashford kontuzjowany. No, chłopaki. 20 minut macie jeszcze na gola. Laka Wszedł i strzelił z ławki, znaczy wszedł z ławki strzelił. 1-1. To mi się podoba. E, więc jestem bardzo zadowolony w sumie z tego rezultatu. Nie wiem jak tam poszło Borusi, bo się w sumie nie spojrzałem. Ale myślę, że. Yy... Ale możemy zrobić to przecież w ten sposób. Weźmy sobie w takim razie tabelę. E, weźmy sobie weźmy sobie Champions Cup i zobaczmy gdzie jest nasza grupa nasza grupo wygrali, my zremisowaliśmy oni wygrali, ale tak naprawdę możemy już też uwalić z Zenitem, bo to nie jest dla nas żaden problem więc jestem zadowolony ktoś pisze, że Borussia wygrała 2 do 1 ok, więc jestem bardzo zadowolony teraz na Montpellier, bo wydaje mi się, że to właśnie jest ten klub, możemy wyjść już podstawowym składem który powinien być w sumie wypoczęty dostajemy raport z Hiszpanii Piszą tam o takich nieznanych gwiazdach jak Ronaldo, Konoplianka i Modric, co mogliście zauważyć. E, tak więc tak, tutaj wraca Laka, Valbuena na lewe skrzydło, e, tu sobie wskoczy Cornet, tu sobie zagra Darder, tu sobie zagra Ferry, tu sobie zagra. E, tu sobie zagra Gonalon. Jeśli chodzi o środek obrony, to mamy Umtitego. no Dziękuję. Mamy Jangę, lewa obrona, Bedimo. I z prawej strony zagra Rafael. Więc myślę, że skład jest całkiem niezły. Jeśli chodzi o prawe skrzydło, niewiele mogę tutaj zmienić. Chyba, że mam jakiegoś środkowego pomocnika jeszcze w miarę wypoczętego. No nie mam, nie mam. Więc zagramy sobie czymś takim. Jednak myślę, że i tak jesteśmy faworytami tego spotkania. Ehm... Biorąc pod uwagę klasę naszego rywala i, I też to, że nadal jesteśmy w czołówce Gramy u siebie, gramy z Montpellier Więc się nie pomyliłem Trzy remisy naszych rywali pod rząd Mam nadzieję, że tutaj dołożą porażkę Troszkę, żeby się nie nudzić Trzy remisy trochę nudno rzeczywiście Zobaczmy, 20 minut gry za nami Nic, ale walby na strzela bramkę No i dobra, słuchajcie na 2-0, to tutaj pominąłem specjalnie Mamy 3-0, Mathieu Valbuena z dubletem eee, No a a Bedimo dołożył jeszcze jedną brabkę. Zostaliśmy z Drągowskim, z tego co widzę, eee... zostaliśmy z Drągowskim, z tego co widzę. Słuchajcie, ja czytam czat, więc jeśli ktoś jest idiotą i próbuje mnie obrażać, to zostaje zbanowany, tak jak teraz. O boże, straszne. Eee... Dobra, więc weźmy sobie to, weźmy sobie to. No, i jest OK. Więc mamy zrobione to w ten sposób. I tak. Drągowski był na ławce, znaczy na bramce, ale nas to nie zabolało w żadnym stopniu, stopniu, wręcz zagraliśmy na 0 z tyłu. Czy są tutaj jacyś fajni zawodnicy? Jakielonia nam pod... Nam marzo marzo, nie wiem jak się to czyta, pod, pod, pod. podebrała, więc weźmy sobie, podpiszmy tego gościa. Reszta będzie do usunięcia na dobrą sprawę, bo wyglądali oni słabo. A tutaj mamy tego 93. 16-latek, więc, gdyby był 17-latkiem, raczej bym go nie podbierał. Ale, a jako, że jest 16-latkiem, to myślę, że możemy go wziąć. Eee, zobaczmy sobie w ogóle nasz skład, jak to wygląda. Eee... Nie, co ja... Nie, tu chciałem. Na pamięć policzyłem. Tu chciałem. Eee, Youth Academy, No, chłopaki się rozbite 58, 50, 59. On się zapowiada genialnie. I słuchajcie, tego gościa podpiszemy, ja nie chcę, żeby ktoś mi go podebrał, 59, jego najgorsza ocena to może być 79, jak gdyby według potencjału, e, więc jest to naprawdę świetnie rozwinięty zawodnik, zresztą tak samo jak ten Francuz, więc e, zaoferujmy mu kontrakt, e, gdy będziesz miał 3 lata, masz e, future 5%, zapraszam i Ty tak samo, oferujemy kontrakt, 3 lata, 505% future. E, więc myślę, że powinni być. Więc powinni być. E, Okej. Okay. No i mamy. Kolejne spotkanie przed nami, już zbliżamy się też do okienka transferowego. E, więc. Jesteśmy coraz bliżej kolejnych wzmocnień. Tu mamy oczywiście. Mm, mamy oczywiście. Ten gościu napisał mi, że, nie chce że, że chce grać i że jest niezadowolony. I że jeśli ma być przyszłością tego zespołu, to żebym go dawał do składu. Nie dałem go do składu ani razu, a on jest zadowolony. Nie, no spoko. To się nazywa dobry menadżer. Eee, Tymczasem gramy, tym gramy z note. Eee, bardzo mi się podoba herb tego klubu. Jest bardzo ładny. Pominiemy i przegramy. Spoko. Spoko. Mm, dobra, więc jesteśmy... E, tak, kontrakt zaakceptow zaakceptowany fajnie, jeszcze ten jeden gdyby zaakceptował kontrakt, by było spoko jednak boję się, że jeśli go nie zaakceptował teraz, to może być drobny problem e, dobra, zobaczmy co tu będzie, a nie, zaakceptował, więc bardzo fajnie e, tutaj oferty, konferencje prasowe, srata, tata, strata, tata słuchajcie, tutaj polecimy po całości e, naprawdę juniorami tymi, których podpisaliśmy teraz też damy oczywiście do składu E, więc wziąłem tak tego pana wziąłem nie, tego pana wziąłem na prawo obronę idealnie, proszę bardzo. E, tego pana wziąłem na SPD idealnie, proszę bardzo. E, Diop oczywiście witamy w składzie, przyjacielu. E, dalej polecimy Drągowski zostajesz. Darder zmieni się z Garcia. Rashford wskoczy na tu. Czerni wskoczy tu. Ferry się zmieni z. Tam nie takiego P. Proszę. I Henry wskoczy za Bedimo. I tu wskoczy kone. No i jesteśmy gotowi. Jestem ciekawy, jak bardzo złoją nam tyłki na naszym własnym stadionie. Jednak z drugiej strony, słuchajcie, Zenit jak wygra, będzie miał punktów 7, a to jest ostatni mecz, więc zupełnie mnie to nie zaboli, a chcę, żeby chłopaki mogli się tutaj, wiecie, wykazać. Drągowskiego miałem dać do treningów, oj, zapomniałem, rzeczywiście. Zobaczymy, słuchajcie, nawet nie będę tu pomijał, Rashford zmarnował karnego już na samym początku. Gdyby nam dał prowadzenie młodzik, byłoby super. 45 minut gry, jeszcze nie przegrywamy, więc jest spoko. Wchodzi Kokorin, czyli się zdenerwowali. Wchodził Valbuena u nas. 70 minut. Czy będzie 0-0? Serio? Będę bardzo zadowolony. Nice, słuchajcie, GG. Nie ma co narzekać 0-0 rezerwowym składem z pierwszym garniturem em, Zenitu. Myślę, że jest bardzo, bardzo spoko. Biorąc pod uwagę to, że mieliśmy słabą obronę i Drągowskiego na bramce, zagranie na zero z tyłu. To jest coś fajnego, nie fajne, za to robi się na horyzoncie, bo nie wiem, czy widzieliście, jest tam PSG, a ja nie dałem Drągowskiego po raz kolejny. Muszę go dać za Jurka, żeby tutaj młody Polak się mógł szkolić, bo widzicie, że Lopez pewnie będzie chciał odejść teraz, bo chyba zaczyna nam się okienko transferowe. Nie, jeszcze nie, to są dopiero konferencje prasowe, wydawało mi się. Tak czy siak, już zbliżamy się do stycznia. Więc niedługo naprawdę. Na, no czeka nas teraz mecz z Paryżem. Chcę zobaczyć, ile dostaliśmy pieniędzy też za Ligę Mistrzów, bo to jest coś bardzo ważnego dla nas. 6 milionów pewnie, 12 milionów, to jest super. No, bo to nam otwiera możliwości podpisania nowych zawodników, ściągnięcia nowych zawodników. Więc to mnie bardzo cieszy, więc teraz skupmy się jednak na meczu z PSG. Bo to jest coś co będzie dosyć ciężkie. E, chcę zagrać lakaZ, oczywiście że laka zagrasz, nie ma najmniejszego problemu, e, więc tak, lewe skrzydło Kebajos, prawe skrzydło Walbuena, e, napad laka, e, Gonalon, Jurek i tutaj w formie z darder, z tego co widzę, Kone, Umtiti, Lopez, Yanga, Rafael, i Bedimo. Wydaje mi się, że to jest spoko sprawa. Weźmy sobie w takim razie tu konę, a tu sobie weźmy fofane. I powinno być, wydaje mi się, git. Więc panowie są gotowi. No i symulujemy to spotkanie, które będzie, słuchajcie, też ostatnim meczem dzisiaj. Bo ten odcinek patrzę, że się zrobił tak piekielnie długi. Że się po prostu zagapiłem, więc zobaczymy, czy będzie to optymistyczny koniec tego spotkania, czy też nie. Mam nadzieję, że tak, znaczy tego meczu, czy, tego odcinka, czy też nie. Mam nadzieję, że tak. Lukas, niestety, strzela nam gola, potem pastore. No i właśnie to jest problem tego składu, że z takimi tuzami jak PES, że jeszcze nie mamy co w ogóle rywalizować. I bra wchodzi z ławki, to jest ciekawe. U nas też są zmiany, Pastore na 3-0, no łomot, po prostu łomot od obecnych mistrzów Francji. To lisochonorowa honorowa bramka, ale już z kolan się nie podniesiemy. No i tu widać właśnie tą dysproporcję, ehm, tu widać właśnie tą dysproporcję pomiędzy, pomiędzy naszymi zespołami. Nie dałem znowu Drągowskiego, shit. Dobra, tak więc to jest zrobione. To jest zrobione. Czeka nas jeszcze mecz pucharowy, od którego rozpoczniemy kolejny odcinek, w którym już będziemy mieli ee, w którym już będziemy mieli, słuchajcie, transfery, bo e, dolecimy właśnie do okienka transferowego. Tak więc dzisiejszy odcinek był troszkę dłuższy, ale myślę, że jeśli ktoś lubi tą serię, to nadal mu się to podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dla wszystkich, którzy są e, przeciwnikami tej serii, którzy nie dotrwali do tego momentu na 100% to, to po prostu jest to dodatkowa seria. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to napiszcie w komentarzach. Mm. Briand wygląda jak kciuk. Bo jak tu spojrzycie, to Briand wygląda naprawdę jak kciuk, więc możecie napisać, brilliant wygląda na jak kciuk. Jestem ciekawy, e, czy dotrwaliście do tego momentu e, tego odcinka. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona.